Szczęść Boże, Marta Grabowska, zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie Europy niże z frontami atmosferycznymi. Nad pozostałą częścią kontynentu, w tym także nad Polską, układ wysokiego ciśnienia. To oznacza, że napływać do nas będzie ciepła masa powietrza. Najpiękniejszą pogodą cieszyć się będą mieszkańcy wschodniej i środkowej części Europy. Na północy i południu możliwy deszcz. Najchłodniej w Moskwie 13 stopni, a najcieplej w Rzymie 27. I spójrzmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. Na południu i wschodzie kraju wystąpi duże zachmurzenie. W ciągu dnia termometry wskażą od 12 stopni na wschodzie do 15 w południowych i zachodnich częściach kraju. Wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1024 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.